Panie trenerze, przegrywamy dzisiaj w Krakowie z Krakowią 2-4-2. W jakim elemencie gry dziś Krakowia była lepsza od Stalówki? Znaczy, w ogóle mecz był ciekawy, jeśli chodzi o jakąś techniczną z obydwu stron. Natomiast my niestety przespaliśmy w tym aspekcie początek spotkania. Nie rozgrywaliśmy piłki tak, jak potrafimy, nie broniliśmy tak, jak potrafimy i stąd ta optyczna przewaga Krakowi była dosyć duża, za duża jak na możliwości mojej drużyny i stąd no, ta przewaga, którą Krakowia uzyskała na początku meczu, no, nie pozwalała nam na rozwinięcie skrzydeł. Ale tak jak mówię, mecz był na dobrym poziomie technicznym i moja drużyna dostosowała się i z biegiem czasu lepiej cały czas lepiej operowała piłką, potrafiła stwarzać sytuację i w drugiej połowie myślę, że byliśmy co najmniej równorzędnym przeciwnikiem dla Krakowi. Zdarzały się oczywiście błędy w defensywie, ale one wynikały z tego, że atakowaliśmy coraz większą liczbą graczy, a wynik był dla nas niekorzystny. Bardzo trudny dla nas mecz. Przede wszystkim Krakowia wzmocniona zawodnikami z ekstraklasy, wzmocniona Budzińskim, który tutaj przeszedł od początku sezonu i ta jakość naprawdę było widać na boisku. Natomiast no, my, wydaje mi się, że pracując ze sobą dłużej, bylibyśmy jeszcze bardziej, mogli się dużo, dużo bardziej przeciwstawić temu zespołowi. Aczkolwiek z niektórych fragmentów jestem zadowolony. Panie trenerze, przy stanie 4-2 widać było, że nasza drużyna dostała takiego jakby powera, no ale chyba zabrakło do pełni szczęścia tej trzeciej bramki, która pewnie pociągnęłaby tę grę do przodu. I kto wie, jakby się zakończyło to spotkanie. Tak, łapaliśmy kontakt, za chwilę dostawaliśmy na 3-1, łapaliśmy kontakt, dostaliśmy bramkę z rzutu karnego. Cieszy, że do końca wytrzymaliśmy trudy spotkania na tym grząskim boisku. Ja wiem, że drużyna jest przygotowana dobrze, co nie znaczy, że przestajemy pracować. Natomiast no, musimy równocześnie pracować nad grą ofensywną, szczególnie też nad defensywną, bo mimo że Paweł Kucharczyk dzisiaj zagrał z Chudzikiem niezły mecz, no to grają pierwszy raz w takim zestawieniu i musimy cały czas pilnować, aby się zgrywali, aby na tych treningach cały czas siebie czuli. Jest jeszcze Grasza, który też na tej pozycji gra, a przecież wchodzi do zespołu. Także no to są te takie trudności, które muszę pokonać jak najszybciej, bo za tydzień następny mecz. Panie trenerze, ja wiem, że to jest takie gdybanie, ale tam w początkowych minutach spotkania, ja wiem, już Krakowia prowadziła 1-0. Były sytuacje na to, żeby strzelić tą bramkę na 1-1 i nie brakowało tych sytuacji. Trochę brakło nam chyba szczęścia, albo może takiego jeszcze, takiej piłkarskiej ogłady. Ja, panie redaktorze, no nie bardzo lubię to zwalać na szczęście. Powiem szczerze, że Krakowia w tych pierwszych fragmentach była drużyną lepszą, zdominowała nas. Mieliśmy sytuację, bo tak jak mówię, potrafimy je stworzyć, ponieważ mamy zawodników szybkich, technicznych. Natomiast no to było za mało na te pierwsze fragmenty i na pewno musimy się tutaj poprawić, jeśli chodzi o chyba pewność siebie, bo tak jakby drużyna troszeczkę patrzyła na przeciwnika, była taka zawahana, była taka niepewna swojego. Musimy też nad tym pracować, no dużo elementów, ale tak jak mówię, jestem z kilku faz zadowolony z tego, że drużyna do końca mogła naciskać rywala i na tym będziemy budować. Dziękuję bardzo. Życzę w kolejnych spotkaniach już samych sukcesów, jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie już dużo lepiej. Dziękuję bardzo.